Witam serdecznie w subiektywnej recenzji tabletu od XP Pen Artist 16 drugiej generacji. Ja w dzisiejszym filmie nie będę już tutaj pokazywał zawartości pudełka, bo robiłem to w filmie poprzednim, na który Was serdecznie zapraszam. Tam był unboxing. Tutaj po prostu wyjmuję tablet z pudełka i podłączę go i zabieramy się za jego testowanie. Namaluję w trakcie jakąś szybką pracę i będę opowiadał Wam o moich wrażeniach z pracy nad tym tabletem. Moim zdaniem jedną z niewielu wad tego tabletu jest brak nóżek, czy w ogóle jakiejś podstawki regulowanej. Odchodzi się już od tego, wiele firm od tego odchodzi, nawet Wacom od tego odszedł. No cóż, no jest jak jest, nie ma nóżek, nie ma podstawki, więc ja zastosuję taką z IKEA. Z założenia miał być to tablet przenośny, taki mobilny, na którym można rysować na kanapie, na łóżku, w kuchni, gdziekolwiek, więc może dlatego nie ma nóżek, aczkolwiek moim zdaniem choćby właśnie takie zwykłe nóżki lekko podnoszące tablet byłyby naprawdę pożyteczne. Z boku tabletu mamy trzy przyciski, jeden do włączania, wyłączania tabletu i dwa do regulacji jasności, więc wciskamy. Ale zanim odpalimy, to pochwalę się kilkoma ujęciami pokazującymi szczegóły tego tabletu. Zobaczcie. Zanim podłączymy pod komputer, należy oczywiście wejść na stronę XP Pen, przejść do zakładki sterowników i pobrać sobie sterowniki do swojego tabletu. To jest mega proste, bo wystarczy tutaj na obrazku, na zdjęciach znaleźć sobie swój tablet. Nasz 16, Artist 16 jest tutaj, klikamy sobie obrazek i mamy tutaj sterowniki zarówno dla Maca, jak i dla Windowsa, dla OS Maca i dla Windowsa. Ja pobieram dla Maca i instalujemy sterownik. Ze sterownikami bywa różnie, na szczęście tutaj nie pojawiły się żadne problemy, więc odpalamy tablet i jest. I mamy obraz, bardzo szybko się włącza, także super, nie musimy na nic czekać, mamy od razu obraz trochę ciemny, za chwilkę spróbujemy go rozjaśnić. Rozjaśniam ekran, wy tego nie zobaczycie, bo tutaj kamera rekompensuje mi naświetlenie. Natomiast na początku myślałem, że on jest troszeczkę za ciemny, nawet na pełnym podświetleniu, natomiast od razu Wam powiem, że podczas pracy w nocy to jest straszny plus, że jednak nie wali tym światłem po oczach. Do pracy to podświetlenie jest wystarczające. Jeszcze kilka słów na temat oprogramowania sterownika. Po jego odpaleniu wyświetla Wam się takie okienko, bardzo proste, bardzo przejrzyste, bardzo intuicyjnie. W opcjach sterownika możemy sobie tutaj ustawić w pierwszej zakładce, jak duży obszar ma zajmować nasz tablet na ekranie komputera. Ja ustawiam cały ekran. Tutaj jest na ostatniej ikonce kalibracja. Do niej wrócimy, to jest mega ważne. Trzeba zawsze kalibrację zrobić. W drugiej zakładce możemy ustawić wielkość obszaru pracy na tablecie oraz możemy sobie przekręcić ten działanie tabletu dla osób leworęcznych lub jeśli chcemy pracować w pionie. Przechodzimy do ustawień pióra i tu ciekawą rzeczą, ważną rzeczą jest to, że możemy przyciski pióra sobie dostosować. Dolny i górny przycisk pióra może być dla każdego programu, jaki chcemy ustawić, z osobna możemy sobie ustawić różne funkcje tych przycisków. Dla Photoshopa osobno, dla Krity osobno, dla każdego programu możemy to zrobić zupełnie z osobna. Klikając zakładkę danego przycisku możemy sobie dostosować i tutaj zobaczcie, każdy klawisz, każdy skrót klawiszowy, każde polecenie możemy przypisać do jednego lub drugiego przycisku z osobna i dla każdego programu z osobna. Tu oczywiście możemy sobie ustawić czułość, twardość tego pióra. Ja tu nie będę nic zmieniał i przejdźmy jeszcze do zakładki przyciski ekspresowe, czyli te przyciski, które mamy na tablecie szybkiego dostępu, tu również możemy te przyciski dostosować dla każdego programu z osobna. Rozwinijmy sobie tą zakładkę i tu widzicie wszystkie przyciski i dla każdego przycisku, kiedy wejdziecie w tę zakładkę i wciśniecie dostosuj, możecie przypisać
również, tak jak do przycisku pióra, każdą literę klawiatury, każdy skrót klawiaturowy, który jest Wam potrzebny przy pracy. Najczęściej używane skróty klawiaturowe możecie mieć tutaj pod ręką od razu podczas pracy na tablecie. Nie musicie z osobna naklikać na klawiaturze, używać tej klawiatury i zajmować sobie miejsca na biurku. Co mnie na początku zdziwiło, nie znalazłem w opcjach sterownika dostosowywania obrazu, kolorów obrazu, nasycenia, gamy czy ostrości. Okazało się, że takich opcji tutaj nie ma, nie znajdziemy. Na początku mnie to strasznie zdziwiło, że dziwne, że nie mogę dostosować sobie ekranu, obrazu, jaki się wyświetla, kolorów, ale podczas pracy, o tym jeszcze będę wspominał, okazało się, że w zasadzie nie było to konieczne, bo kolory na tym ekranie naprawdę są bardzo dobre i nawet porównując do mojego ekranu w Macu, który jest jednym z najlepszych ekranów, naprawdę tablet nie potrzebuje kalibracji. Zanim zaczniemy cokolwiek malować, chciałbym sprawdzić siłę nacisku tego pióra, dokładność właśnie tego tabletu, jak on sobie radzi na brzegach. To wszystko sobie w tym momencie sprawdzimy, ja Wam to pokażę. Zobaczcie, że ikonki są dosyć małe, tutaj mamy 16 cali, ikonki niewielkie, ale pióro po jednej kalibracji radzi sobie świetnie. Nawet te suwaczki na samym brzegu ekranu, pióro trafia w nie idealnie. Nie mam tutaj problemu ani razu. Szczerze mówiąc, tutaj podczas pracy, bo już miałem do czynienia z nim, trochę potestowałem go, nie zdarzyło mi się, abym nie trafił nawet w te małe suwaczki czy w malutkie ikonki na samych brzegach, a zdarzało mi się mieć tablety o podobnej wielkości, które sobie kompletnie z dokładnością na brzegach nie radziły. Tutaj nie mamy żadnego problemu, jest bardzo dokładny. Sprawdźmy zatem siłę nacisku pióra, bo to jest dosyć istotne. Ma ono 8192 poziomy nacisku, czyli to jest standard w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o tablety ekranowe i w ogóle tablety. Tutaj mamy pióro z chipem X3, to jest pióro nowej generacji, ja Wam później o tym opowiem. Natomiast chciałbym takie pierwsze doświadczenia, pierwsze wrażenia z użytkowania tego pióra, bo ono jest zbudowane trochę inaczej niż pióra innych producentów do tej pory. Przede wszystkim jeszcze chcę sprawdzić, czy jest dokładność, jeśli chodzi o różne kierunki ułożenia tego pióra. Nie ma tutaj problemu, ten kursor się nie rozjeżdża, nie ma żadnej odległości. Pokażę Wam to później, że kursor jest naprawdę bardzo dokładny. Tam, gdzie dotykamy piórem, tam ten kursor się pojawia i on tam rysuje. Nie ma żadnej przerwy, nic tutaj nie ucieka, nic się nie dzieje. Zobaczcie, jest mega, mega dokładny. Wrażenia z pracy tym piórem są bardzo zbliżone do rysowania ołówkiem czy pisania długopisem. I powiem Wam szczerze, że faktycznie tak jest. Jeszcze do tego wrócę, natomiast chcę Wam tutaj pokazać właśnie tę siłę nacisku. Zwróćcie uwagę, od jak delikatnego kształtu możemy przejść do bardzo, bardzo dużego. Zobaczcie, jednym pociągnięciem bez zmiany wielkości pędzla, wielkości brasza, mogę bardzo cieniutkie linie rysować poprzez średnie. Zobaczcie, jak płynnie to idzie i jak bardzo on się powiększa. Siłę nacisku tego pióra, stopnie odpowiadające za siłę nacisku tego pióra są niewiarygodne. Niby to jest to samo, co w innych tabletach, ale tutaj zauważalnie jest to moim zdaniem subiektywna opinia, kochani. Jest to naprawdę rewelacyjne. Jest to rewelacyjne. Nie wiem, czy spotkałem się z tabletem, który lepiej pracował. Do czynienia mam przez ostatnie lata z moim Huionem 22+, i tam nie jest to aż tak dobre jak tutaj. Tutaj ta siła nacisku jest naprawdę nieprawdopodobna. Jest czysta frajda z rysowania tym piórem. I jeszcze tutaj chciałem Wam pod kątem pokazać zbliżenie na końcówkę. Zobaczcie, jak precyzyjna ona jest. Nie ma tutaj problemu z dokładnością. Jest naprawdę mega dokładne, tam gdzie chcemy, tam gdzie dotykamy, tam pióro nam rysuje. W tabletach mniejszych
miałem do czynienia z 13-calowymi tabletami czy 15-calowymi tabletami, gdzie ta dokładność pozostawiała dużo do życzenia. Natomiast tutaj jest to mega dokładne, nie ma żadnych opóźnień. Nawet pracując bardzo szybko, próbując kreskować bardzo szybko, nie mam problemu tutaj z dokładnością. Zobaczcie, kreskowanie do linii, nawet jeśli to będę robił dosyć szybko, to jest to mega, mega perfekcyjne. No dobrze, moi drodzy, ponieważ zbliżają się święta, to ja tutaj szybciutko wykonam taki prosty szkic świąteczny, a w międzyczasie mojego rysowania opowiem Wam o tym tablecie, o moich wrażeniach związanych z tym tabletem po wykonaniu kilku prac. Przedstawię Wam plusy oraz minusy tego sprzętu. Powiem Wam, jak mi się z nim pracowało, powiem Wam o moich odczuciach, bo uważam, że to jest najważniejsze. Parametry techniczne każdy może sobie przeczytać sam, na stronie producenta, zresztą ja Wam tutaj też wyświetlę. Natomiast no parametry parametrami, ale one nie pokazują tego, jak ten sprzęt faktycznie działa, jak te parametry zostały przełożone na wygodę pracy. To jest najważniejsze moim zdaniem. Powiem Wam, jak ja się z tym czuję, jak mi się go używało. Powiem Wam, dla kogo ten tablet jest dobrym wyborem, czy jest dobrym wyborem, czy warto go kupić, czy ja bym go kupił, czy chciałbym na nim pracować. Zacznę od minusów, bo każdy sprzęt jakieś wady ma, ale to też będą wady subiektywne, więc wymieniając te minusy, powiem Wam, dlaczego mi to nie odpowiada. Pierwszym minusem, dla mnie minusem, jest brak nóżek, brak regulowanej podstawki. Przyzwyczaił mnie do tego mój Huion 22 Plus, który miał w zestawie super regulowaną podstawkę, taką jaką kiedyś sprzedawało się razem właśnie z 22-calowymi tabletami. Tutaj tego nie mamy. Nie ma żadnej regulowanej podstawki, nie ma żadnej nóżki. No właśnie, nie ma nawet takich maleńkich nóżek, które by pozwoliły choćby pod minimalnym kątem ustawić ten tablet, co dla mnie jest minusem. XP Pen sprzedaje osobno aluminiową podstawkę regulowaną do swoich tabletów. Na szczęście nie jest ona droga, można sobie zakupić, można również skorzystać z takiej jak ja, bardzo taniej plastikowej podstawki lub dokupić jakąkolwiek inną. Brak jest również, i co uważam też za minus, podstawki pod pióro. Nie ma go gdzie odłożyć w trakcie pracy i jeżeli nie pracujecie na tablecie, to pióro po prostu musi sobie leżeć gdzieś na biurko, bo nie dostajecie w zestawie żadnej do niego podstawki. Minusem miał być również brak możliwości ustawiania obrazu, czyli ustawienia sobie kolorów, regulacji tych kolorów, ustawienia kontrastu, gamy czy ostrości. Tego tutaj nie mamy. Ani w sterowniku, ani w tablecie tego nie znalazłem. I to miał być minus. Na początku mnie to osobiście trochę zirytowało, zdziwiło bardzo mocno. Natomiast okazało się to później plusem i w tym momencie przejdę już do plusów, bo po kilku dniach pracy na tym tablecie nie znalazłem więcej minusów. Tylko te dwa. Takim pół na pół, minusem lub plusem, byłaby jeszcze jedna rzecz, o której muszę tutaj wspomnieć, ale to jest tylko moje osobiste skrzywienie. Tablet ma folię ochronną, taką matową typu paper-like. Ja osobiście wolę tablety z trawionym szkłem, ale to tylko dlatego, że zawsze, ale to zawsze miałem awersję do wszystkich folii naklejanych na ekrany, czy to na ekrany monitorów, czy to na ekrany telefonów, czy to właśnie na ekrany tabletów. Przy tabletach wolę trawione szkło. Dla mnie jest to minus, ale wiem, że jest bardzo duże grono zwolenników tego rozwiązania, ponieważ ci, którzy dużo rysują, mogliby ten ekran zarysować, zadrapać, cokolwiek. Wówczas można sobie taką folię po prostu zdjąć, kupić nową, nakleić i mamy nowiutki
ekran. Więc z jednej strony jest to bardzo duży plus, że w razie jakiegokolwiek uszkodzenia, zadrapania, zarysowania możemy nakleić nowiutką folię i mieć po prostu nowy ekran. Wspomniałem Wam, że na początku za minus uważałem brak możliwości ustawienia obrazu, kolorów, brak możliwości regulacji tego obrazu. Jednakże okazało się po chwili testowania tego tabletu, że jest to kompletnie zbędne, ponieważ w tym tablecie kolory są tak niesamowicie dobrze ustawione, że nie ma z tym żadnego problemu. Ja podłączyłem tablet pod nowego Maca z procesorem M1 z ekranem Retina 4K, gdzie jest to jeden z lepszych ekranów na rynku i wierzcie mi, o kolory praktycznie się nie różnią. Od razu po włączeniu mamy naprawdę bardzo dobre kolory. I wierzcie mi, nie ściemniam, jest to moje zdziwienie po włączeniu, po chwili pracy z tym tabletem, że te kolory tak dobrze są ustawione, że wręcz nie mam potrzeby grzebania w ustawieniach obrazu. Dlatego jest to tablet świetny dla osób, które nie są techniczne, które nie lubią właśnie grzebać, ustawiać, kalibrować, tylko chcą włączyć sprzęt i działać. Pod tym względem jest to po prostu rewelacja. Zatem cecha, która miała być minusem, czyli brak możliwości regulacji obrazu, uważam za naprawdę dobry plus, bo jest to świetnie wykonane. Kolejnym świetnym plusem, bardzo dużym plusem jest dokładność tego tabletu. Testowałem różne tablety 13-15-calowe, gdzie dokładność naprawdę była bardzo zła, szczególnie na brzegach ekranu. W środku ekranu, tam gdzie najczęściej rysujemy, ta dokładność rysowania była w miarę ok, akceptowalna, natomiast im bliżej brzegów, tym było coraz gorzej. Jeden z tabletów, który testowałem całkiem niedawno, miał nawet taki duży problem, że nie byłem w stanie przesuwać pędzli w krycie. Tam jest taki mały suwak po prawej stronie i nie dałem rady trafić pensilem, piórem właśnie w ten suwak, żeby choćby przesunąć te pędzle na dół. Tutaj nie mamy tego problemu. Tablet jest mega dokładny, pióro jest mega dokładne i sam się zdziwiłem, kiedy właśnie pokazywałem Wam to wcześniej, kiedy próbowałem wciskać różne przyciski, przesuwać suwaczki właśnie na brzegach ekranu, gdzie te suwaki są bardzo małe i tablet sobie z tym świetnie radzi. Pióro jest bardzo, bardzo dokładne, wręcz zadziwiająco. Nie spodziewałem się, że wypadnie aż tak dobrze. Jeśli chodzi o samo pióro, no to tu jest kolejny bardzo duży plus. Jest to pióro z nowym chipem X3. Kilka słów na temat tego pióra, bo zaintrygowało mnie to. Kiedy zobaczyłem reklamę jeszcze jakiś czas temu, zanim ten tablet do mnie przyleciał, pomyślałem sobie, że okej, no dobra, jakiś tam nowy chip, firma sobie reklamuje, chwalą się jakąś nową technologią. Co więcej tutaj można wymyśleć? Tablet, jaki jest, każdy widzi. Pióro ma być dokładne, ma się dobrze rysować. Koniec, kropka. Po co wymyślać jakieś nowe chipy? Okazuje się, że to pióro jest skonstruowane zupełnie inaczej niż pióra, które były tworzone do tej pory. W standardowych piórach mamy przekładnię analogową. Siła nacisku odczytywana jest za pomocą bardzo takiej maleńkiej sprężyny wbudowanej w pióro. Natomiast tutaj nie ma żadnej sprężyny. Całkowicie zrezygnowano z tego analogowego zastosowania na korzyść zupełnie cyfrowego. Tutaj za siłę nacisku odpowiada nam algorytm, odpowiada nam chip, odpowiada nam komputer. I moi drodzy, nie jestem w stanie Wam tego przekazać. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. To po prostu trzeba poczuć. Tym piórem rysuje się zupełnie inaczej. Wierzcie mi, naprawdę podszedłem do tego pióra bardzo sceptycznie, myśląc, że firma wymyśla jakiś chip, wymyśla jakiś nowy chwyt marketingowy. Natomiast
pierwsze minuty już pracy na tym tablecie z tym właśnie piórem, z tym chipem X3, jak oni go nazywają, sprawia, że rysowanie jest trochę inne. Jeżeli do tej pory mieliście obawy, że piórem takim cyfrowym po tablecie będzie wam się źle rysować, będzie wam się jakoś sztucznie rysować, to właśnie to pióro sprawia, że faktycznie czujemy się, jakbyśmy rysowali ołówkiem. Siła nacisku w tym piórze jest taka sama jak w innych, jak u innych producentów, jak w innych tabletach, ale odczucie z rysowania, z używania tych ponad 8000 siły nacisku jest zupełnie inne. Wrażenie jest takie, jakbyśmy mieli dosłownie dwa razy więcej tych stopni nacisku. Kolejnym plusem są klawisze ekspresowe, czyli ten ekspresowy dostęp do skrótów klawiszowych, jakie możemy sobie ustawić. Do każdego z tych klawiszy, a mamy ich 10, możemy przypisać dowolną literę, dowolny skrót klawiaturowy, dowolną kombinację, więc nie trzeba się gimnastykować z wciskaniem różnych klawiszy na klawiaturze, nie trzeba tej klawiatury trzymać cały czas pod ręką, wystarczają w zupełności właśnie te przyciski szybkiego dostępu. No i na koniec jeszcze jeden plus, na który ja zwykle zwracam uwagę. Ludzie mówią, że się czepiam, ale ja po prostu się naprawdę czepiam, bo uważam, że jeżeli coś się produkuje, to powinno to być wyprodukowane porządnie, a nie robione na szybko i byle jak, byleby sprzedać. Ten tablet jest bardzo dobrze wykonany. Tutaj nic nie trzeszczy. To jest 16 cali, więc tablet nie jest mały. Oczywiście on też nie jest za duży. Na biurku, słuchajcie, on nie zajmie wiele miejsca, bo mniej więcej zajmuje podobną ilość miejsca jak otwarty kalendarz A4. Natomiast no, nie jest to też mały tablet. Próbowałem ten tablet wyginać w różne strony i nic. On się nie rusza. On się nie rozjeżdża, on nie trzeszczy, wszystko jest naprawdę bardzo dobrze spasowane. Te ekspresowe przyciski, ekspresowe szybkiego dostępu przyciski również są bardzo dobrze spasowane. Tu nic nie lata, nic nie trzeszczy, nic się nie tłucze, a przyciski same w sobie pracują dosyć cichutko, także też nie ma denerwującego klikania. Jedyne, do czego może bym się mógł przyczepić, to delikatność pióra. Jest całe plastikowe, nie ma tutaj żadnych elementów gumowych, nie ma podgumowanego miejsca do trzymania. Jest cały czas jednolity, dosyć śliski plastik i podczas ruszania piórem słychać delikatne dźwięki luźnych elementów jego, prawdopodobnie przycisków czy lekko luźnej końcówki, ale tutaj to wybaczam, bo raz, że pióro jest leciutkie i po kilku godzinach pracy nie odczujecie go w rękach, a po drugie daruje mu wszystko ze względu na tą frajdę z rysowania. Czy kupiłbym zatem ten tablet? I tak, i nie. Pewnie gdybym był dużo młodszy, to bym powiedział zdecydowane tak. Niestety przez 15, te 20 lat ciągłego rysowania bardzo mocno zepsułem sobie wzrok. I ja osobiście potrzebuję bardzo dużych ekranów, żeby komfortowo rysować. Osobiście mam, na co dzień używam 22-calowego tabletu i dla mnie wszystko, co poniżej 22 cali jest za małe. Ale tylko ze względu właśnie na mój słaby wzrok. Osoby o dobrym wzroku, o normalnym wzroku, prawidłowym wzroku będą zachwycone. Rozdzielczość tego tabletu to 1080 i nie jest to może za wiele. To jest taki standard. Nie ma tutaj 4K, nie ma tutaj 2K. Jest po prostu 1080. Ale jest to przy 16 calach zupełnie wystarczające. Ja przy moim wzroku nie jestem w stanie zauważać pikseli na tym ekranie. Być może osoba o mega dobrym wzroku zauważy jakieś piksele. Ja ich tutaj kompletnie nie widzę, więc ta rozdzielczość dla mnie jest zupełnie ok. Natomiast problem mam z wielkością ekranu. Po prostu te ikonki tutaj dla mnie są zbyt małe. Napisy, które muszę czytać wchodząc w zakładki
edycji czy opcji programu są za malutkie. Ja osobiście potrzebuję ekranu bardzo dużego. Dla mnie dobrym tabletem jest tablet, który ma 22, 24 lub więcej cali. Natomiast tablet 16-calowy dla mnie osobiście jest odrobinkę za mały. Tak jak wspomniałem, dla osób o normalnym wzroku jest to naprawdę super ekran i super rozwiązanie. I jest to świetny tablet, szczególnie dla osób początkujących. Jeżeli poszukujesz tabletu na początek, jeżeli poszukujesz tabletu, nad którym nie musisz się zastanawiać, jak go ustawić, nie chcesz się martwić ustawianiem ekranu czy mnóstwem jakichś opcji w menu tabletu, tutaj tego nie ma. Tutaj po prostu włączasz i używasz, i pracujesz. Mamy bardzo dobry ekran, mamy bardzo dobrą dokładność pracy, mamy bardzo dobre pióro i myślę, że osoby, które zdecydują się na zakup tego tabletu na początek, na start przygody z digitalem, być może zostaną z nim naprawdę na bardzo długo, bo nie ma tutaj rzeczy, które mógłbym zarzucić temu tabletowi, że z czymś sobie nie daje rady. Tutaj tego nie ma. I jeśli ktoś z Was zdecydowałby się na zakup tego tabletu, to mam dla Was kod rabatowy. Ten kod obniży Wam cenę tabletu na stronie XP-Pen Polska. Kod oraz link do strony zostawiam Wam w opisie tego filmu. Jeśli szukacie tabletu dla siebie, to korzystajcie, bo została tutaj wykonana naprawdę bardzo dobra robota.